Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym sprzętowi fotograficznemu i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jaki sprzęt zabieram ze sobą wtedy, kiedy nie jadę na dedykowany wyjazd fotograficzny, a jadę na przykład w podróż biznesową i próbuję wykorzystać wolny czas do tego, żeby fotografować lub filmować. Bardzo często jeżdżąc na właśnie wyjazdy służbowe, czy też wyjazdy rodzinne i nie nastawiając się na fotografowanie, czy też filmowanie, jesteśmy zmuszeni trochę do tego, żeby jeśli chcielibyśmy coś ewentualnie zrobić, zabrać ze sobą bardzo ograniczoną liczbę sprzętu. Ograniczoną zarówno jeśli chodzi o gabaryty, jak i ograniczoną jeżeli chodzi o wagę. I co w takiej sytuacji można zrobić? Otóż w moim przypadku taki standardowy rozmiar mojego plecaka to jest duża kabinówka i tam się mieści około 16 kg sprzętu, więc nie dość, że jest to ciężkie, to jest tego jeszcze bardzo dużo. Do tego najczęściej zabieram ze sobą dwa statywy, zabieram ze sobą bardzo często drona w odrębnym futerale i zdarza się, że biorę ze sobą jeszcze gimbala DJI Ronin ST. No ale wiadomo, takie sytuacje mają miejsce najczęściej wtedy, kiedy poruszam się samochodem, bo wtedy ten bagaż mogę właściwie w dowolnej ilości, ten bagaż fotograficzny, wrzucić do samochodu i przemieszczać się w miarę swobodnie. On jest trochę wyzwaniem wtedy, kiedy próbujemy na przykład wchodzić na jakiś wysoki szczyt, czy wtedy, kiedy po prostu dużo musimy się przemieszczać na własnych nogach. No ale zawsze wygodniej jest sobie z tym poradzić niż właśnie w przypadku podróży służbowej, czy w przypadku podróży rodzinnej. No i co wtedy, kiedy wybieram się w taką podróż służbową? Otóż wtedy po pierwsze ograniczam ilość tego sprzętu, którą ze sobą zabieram, bo raz, że nie mam takich możliwości, żeby ciągać ze sobą jakiś potężny bagaż, a dwa, z reguły nie wiem, czy będę po prostu miał czas na fotografowanie, czy na nakręcenie jakiegoś timelapsa, czy może jakiegoś krótkiego birola. W związku z tym staram się ten sprzęt ograniczyć. Zabieram ze sobą oczywiście aparat i obecnie tym aparatem i obiektywem jest taki oto zestaw. Jest to Canon EOS R z obiektywem RF24-105 ze światłem 4. Zestaw dość ciężki ze względu na wagę i gabaryty tego obiektywu, gdyż jest to L-ka, ale jak mówiłem Wam przy porównaniu obiektywów RF24-105 i F24-105, w tym porównaniu, które tutaj gdzieś możecie zobaczyć, moim zdaniem ta ogniskowa 24-105 i światło 4 to właściwie najbardziej uniwersalne rozwiązanie. Oczywiście moglibyśmy pomyśleć o 24-70 ze światłem 2.8, czyli jaśniejszym obiektywie, ale w przypadku RF-a jest to obiektyw dużo większy i dużo cięższy, więc 24-105 jest naprawdę moim zdaniem świetnym obiektywem i taki zestaw jedzie ze mną zawsze wtedy, kiedy jadę służbowo. Jeżeli dalej ten zestaw jest zbyt duży, to zamiast obiektywu 24-105 zakładam ten obiektyw, z którego do Was w tej chwili filmuję. Jest to RF35 ze światłem 1.8, więc bardzo jasny, ale obiektyw ze stałą ogniskową, więc wówczas przy fotografowaniu trzeba się troszeczkę więcej nagimnastykować. Skoro mamy już aparat, co jeszcze zabieram ze sobą? Zabieram ze sobą to maleństwo. Jest to, moi drodzy, gimbal DJI Osmo Pocket w takim niewielkim futerale. I jeśli chodzi o ten gimbal, jest on o tyle fajny, że jest naprawdę rozmiaru kieszonkowego. Popatrzcie, tak on wygląda na mojej dłoni. Mogę go bardzo szybko włączyć, mogę go nawet połączyć z telefonem, mogę podpiąć do niego mikrofon i momentalnie nagrywać czy to timelapsy, czy materiały wideo na trzyosiowym gimbalu z trzyosiową stabilizacją, co jest bardzo wygodne. I w dodatku w 4K, jeśli tego bym chciał. Więc druga rzecz, która mieści się do kieszeni i nawet jak wychodzę do miasta i nie mogę zabrać ze sobą tego oto wielkoluda, to mogę ze sobą zabrać tego gimbala i wrzucę go nawet do kieszeni, do marynarki. Nikt nie będzie widział, że to mam ze sobą. Co dalej? Dalej zabieram ze sobą dwa takie małe pudełeczka. Popatrzcie. To są mikrofony, tak naprawdę jeden mikrofon bezprzewodowy, Rode Wireless Go. I to są dwa elementy zestawu. Jeden element to jest nadajnik, a właściwie ten to jest odbiornik i ten element to jest nadajnik. On ma tutaj taki
otwór tu w tym miejscu. To jest tak naprawdę mikrofon, ale ja do tego podpinam najczęściej mikrofon taki na kabelku. Natomiast fajną rzeczą jest to, że to co muszę zrobić, to tak na dobrą sprawę zakładam sobie odbiornik tutaj na gorącą stopkę w aparacie i momentalnie mam zestaw gotowy do pracy. Ten odbiornik przypinam kabelkiem takim czerwonym tutaj do gniazda w aparacie i już śmiało mogę nagrywać dźwięk. Popatrzcie, nie zajmuje to praktycznie miejsca, jest bardzo lekkie, wygodne i szybkie w obsłudze. I to są te trzy rzeczy, które są dla mnie niezbędne. Kolejną rzeczą, którą zabieram, jest to oto pudełeczko. Jak zwykle z naklejką z logo Poland Indelens. O naklejkach powiem Wam dwa słowa na koniec. I w tym pudełeczku mam ze sobą filtr. Jest to filtr, moi drodzy, ND o regulowanej gęstości. Ten filtr mogę wykorzystać zarówno przy filmowaniu, jak i przy fotografowaniu. Ten filtr ma 82 mm, czyli kupiłem filtr, który ma największą średnicę z obiektywów, którymi dysponuję. I do tego filtra mam po prostu kilka pierścieni redukcyjnych, bo na przykład tutaj na obiektyw RF24-105 zakładam sobie pierścień, który jest redukcją z 82 na 77 mm i dzięki temu ten jeden filtr mogę wykorzystywać właśnie dla wielu obiektywów, na przykład tego, czy powiedzmy 16-35, a wkrótce 15-35. Więc filtr, mikrofon, aparat, mały gimbal. Zabieram ze sobą jeszcze jedną rzecz. Zabieram ze sobą takie oto światełko. Jest to Aputure. Nigdy nie wiem, jak tą firmę poprawnie się wymawia. Tak to się pisze. Możecie tutaj zobaczyć. O, właśnie. Nie pamiętam dokładnie modelu. Możecie sobie to sprawdzić w internecie. Która to lampka? Jest to lampka LED-owa. Ma taki oto mały dyfuzorek, który przypinamy tutaj na magnesy. Bardzo lubię ten dźwięk. Bateria ma 1800 mAh, ładujemy to po prostu z USB-C. Możemy sobie regulować temperaturę chłodniejszą i cieplejszą. I jeżeli potrzebuję nagrać coś gdzieś w jakimś ciemnym pomieszczeniu, czy wtedy, kiedy wychodzę na dwór i chcę nagrać swoją twarz gadającą, to wówczas tą lampkę znowu montuję na gorącej stopce i heja, jestem ready do nagrywania. Mogę też ją trzymać w ręku albo poprosić kogoś, żeby mi ją przez chwilę przytrzymał. Więc lampka, aczkolwiek ona nie jeździ ze mną zawsze. I na koniec tak naprawdę zabieram jeszcze ten oto pokrowiec. Ja korzystam z pokrowców firmy Think Tank. To jest pokrowiec na baterie takich rozmiarów jak Canon LPE6N. Tak, to Canon LPE6N, dokładnie, czyli baterie, które mamy do Canona 5D, 6D, czy do Canona EOS R na przykład, tak jak tutaj. I w taki pokrowiec mieszczą mi się 4 baterie, więc na wyjazd, jak zabiorę sobie takie 4 bateryjki, to bez problemu mogę filmować, fotografować, ile wlezie. I to właściwie, moi drodzy, jest wszystko. Taki zestawik jedzie ze mną. On nie zajmuje dużo miejsca, bo właściwie mikrofony wchodzą w taki nieduży pokrowiec. Czyli mam jeden pokrowiec, mam drugi pokrowiec, do tego tą niedużą lampkę i ten oto filtr. I do tego oczywiście aparat, gimbal też nie zajmuje zbyt wiele miejsca. On najczęściej jeździ w kosmetyczce. Więc te raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy plus aparat to taki zestaw, który ze mną pojedzie. Na koniec chciałem się trochę odnieść do tego, co widzieliście na początku, czyli tego krótkiego birola z naklejkami. Otóż dzięki wsparciu i pomocy jednego z patronów, a właściwie jego ciężkiej pracy, Grzesia z Fabryki Naklejek, logo widzicie w tej chwili na ekranie. Pod spodem w opisie do filmu znajdziecie link do strony Grzesia. Grzesiu wyprodukował dla nas takie oto mini książeczki. Te mini książeczki mają w środku naklejki. Naklejki o wielkości 1,8 mm. To jest bok takiej jednej naklejki. Popatrzcie, w jednym zestawie mamy 15, w jednej książeczce mamy 15 takich stroniczek, na każdej stronie po 6 naklejek, czyli mamy 90 naklejek w takiej książeczce. I jak już pewnie zdążyliście zauważyć, na wielu naszych urządzeniach, na razie moich, pojawiły się te oto naklejki. Ona jest na przykład na tym gimbalu, jest na pudełku od filtra. Możecie to też zobaczyć na bateriach, które... Nie wiem, czy już wszystkie okleiłem. Nie, ta jeszcze nie jest oklejona, ale oklejamy nimi sobie też baterie, czy na przykład tutaj na obiektywie. Dlaczego tak? Otóż bardzo często, jak jeździmy z grupą na zdjęcia, to
Wiele osób fotografuje podobnym sprzętem lub takim samym wręcz sprzętem i łatwo jest pomylić ten sprzęt. I zainspirowany filmikiem Petera McKinnona stwierdziłem, że fajnie było mieć takie naklejki i te naklejki właśnie sobie wyprodukowaliśmy dzięki pomocy Grzesia i tymi naklejkami oznaczamy po prostu nasz sprzęt, dzięki czemu mamy pewność, że jeżeli na przykład jest 5 osób, które korzystają z Canon EOS R i Canon 5D Mark IV, w związku z tym wszystkie baterie są takie same, to na tych bateriach naszych są naklejki i wiemy, że te właśnie baterie są nasze i nie pomylimy i nie zabierzemy komuś naszej baterii albo ktoś nie zabierze naszej baterii. Więc tak to wygląda. Dzięki Grzesiu za pomoc. Z patronami naprawdę można wiele, więc zapraszamy do dołączenia do naszej 80-osobowej ekipy patronów, z którą już w kwietniu jedziemy na focenie do Norwegii, na pewno będzie to świetna przygoda, a już myślimy o kolejnych wyjazdach i przede wszystkim trzecim zlocie patronów, więc zapraszamy, dołączcie do naszej ekipy za dyszkę, możecie brać udział w, chociażby w cotygodniowych live'ach, które organizujemy dla patronów na dedykowanej grupie facebookowej. Tyle na dzisiaj, moi drodzy, mam nadzieję, że podpowiedziałem wam trochę na temat tego, jak optymalnie można się zapakować na taki wyjazd służbowy czy rodzinny, nie zabierając ze sobą dużej ilości sprzętu. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!